Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online razem z Hogatym. No hej. I będziemy dzisiaj stuntować. Zaczynamy od wyścigu. W wyścigu będziemy sobie szybko restartować motory. Który ty masz poziom, Hogaty? Bo powiedziałeś, że, no, że zdziwiony, powiedziałeś, że mam taki wysoki. No bo ty ekspiłeś, jak ja nie grałem. Kurde, rzeczywiście. Ty zawsze miałeś wyższy poziom ode mnie, a mi się udało jakoś teraz. Dobra, słuchaj. Nie, miałem jeden wyższy. Szukamy tutaj miejscówki może. Tutaj miejscówki mówisz, że no. Szukasz? Patrz, dawaj. O kurde. Ogólnie starty polegają na tym, aby odbijać się od różnych murków, miejsc takich stworzonych przez Rockstara, czyli takich naturalnych w GTA Online i starać się gdzieś fajnie wlecieć na jakiś budynek wysoki. Ale nie w ten sposób. Ale nie tak jak pokazałem teraz. A tu co to jest? Wow, ops, ops. Patrz. Dobra, i tu są naprzeciwko jakieś takie śmietniki i schodki. Gdzie? Gdzieś tutaj. Wow! I ty jeździsz! Wow! Udało mi się wlecieć, ale... Poczekaj, pokażę ci, chodź tutaj do mnie. Wow, odbiłem się od śmietników jakichś. No, no właśnie, to są te śmietniki, tam są takie małe schodki. No. Ty, tutaj też są te schodki śmieszne. Co one tu no, robią? Odbiłem się od śmietników właśnie, okej. I tu jest taki rozpęd i poleciałem do przodu. Wow, to ja prawie na dach wleciałem przed chwilą. No, ja też przeleciałem kilka dachów, poczekaj, patrz. Ups. Woo! Ups, w lampę. Jezu, sobie właśnie połamałem wszystko, co mogłem kompletnie. Ale z głową wszystko w porządku, bo miałem kask. Z twoją głową wszystko w porządku? Tutaj? Patrz go! Ale przeleciałeś. No tak, ale przeleciałeś przez to, co się liczy, naprawdę. No, wow! Okej, okay, jestem sobie na dole już, nie? Spokojnie. Wow! A tu się fajnie skacze. Ty zobacz! O, przeleciałem to całkowicie. Damn! O co chodzi? A tu? Tutaj, patrz, jaki jest wyskoczni. No, zajebiście dużo, tam jest jakiś plac budowy albo dobra, coś takiego. Dobra, to trzeba tam na dół wjeżdżać. Patrz, teraz. Patrz, tutaj, Agaty. Co o, jest? Przeleciałeś już. Tutaj od krawężnika. Nie, ja na żywo podjechałem. Patrz, ja po żywo patrz, płocie patrz, lecę właśnie do ciebie. Woo! Proszę bardzo. Pięknie. Ekstra. Dobra, i co ty? Tu jest jakiś plac budowy, co, no, co tu się robi? Wleciałem sobie tylko do jakiegoś gdzie mieszkania, mogę wyjechać z niego teraz. Dobra, tutaj ten plac budowy trzeba zahaczyć właśnie. Co okay tu jest właściwie? O. Budują jakieś domeczki. Wow. Tak. No, no nie tak, nie do końca. Jestem na terenie jakiegoś domu i nie wiem teraz jak stąd wyjechać, ale wiadomo, widzę schodki, to ja wiem jak stąd wyjadę. W ten sposób. Wow! Tu wow się fajnie wybija. No. Patrz, patrz! Wow! Mówię, to jest bardzo fajne wybicie. Ekstra! Ekstra! Dokładnie, prawie na budynek wleciałem. A, w bramę wjechałem. Ale wleciałeś do góry śmiesznie. No to było bardzo zabawne, nie powiem. Bardzo śmieszne. Widzę, że śmieszy cię czyjaś krzywda. No, oczywiście. Kurde. Czekaj, czekaj. Ej. Ja to teraz zrobię. Fuck you. Tu można naprawdę wysoko wylecieć. No to proszę bardzo, wjedź po ścianie na ten budynek, tak niski w końcu. Dobra. Znaczy nie wiem jak to zrobię, ale coś wykombinuję. I no, dobra, patrz. Woo! I co wleciałem? Na który? No, przeleciałem przez wszystkie. Ale tu się da, wiesz jak się da? Ej, co ja zrobiłem? Da się odbić od krawężnika, a potem od barierki i da się skoczyć na górę. Fajny stunt w sumie. No właśnie, chyba to zrobiłeś! Ale przeleciałem! O Boże, gdzie ja się w ogóle zatrzymałem? Patrz, 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 patrz! Jest! Jestem na górze! Zobacz! Tutaj na mieszkaniu! Jestem na górze! Jak nie chcę patrzeć, gdzie jestem? No zobacz, tu wleciałem! Czekaj. Da się tu ładnie wskoczyć. Od tego murka tak jak ty jechałeś. Tylko troszeczkę w lewo. Bardziej, żeby na domek wjechać. O, 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 pięknie, pięknie, pięknie. O, pięknie, o to chodzi. Spoko. Mówiłem, no takie bardzo łatwe stunty. Bardzo łatwe, niski budynek. Ale przyjemne. Przyjemne, no tak, każdy stunt jest przyjemny w sumie. No tak, tylko to tak. Dobra, jak się wskakuje na wysokie budynki, no to już w ogóle są. No to jest, proszę, skocz! Skocz ale na no wysoki nie budynek, wiem, na wieżowiec od razu. W dobra, w sumie to jest wyścig z okrążeniami, będziemy tutaj kończyć prawdopodobnie w mieście, takim wiesz, z wysokimi budynkami. Serio? No, a w ogóle to na Grove Street chyba są najlepsze stunty, tak mi się wydaje, jak do tej pory, bo tam są same takie pojedyncze, wysokie budynki, jak dobra, na przykład... Dobra, choć może dalej do checkpointów wjedźmy, okej, okay, dobra, spoko, nie ma problemu.
Tutaj... Bo jak mówisz, że jest okrążenie, to możemy, wiesz, zobaczyć w ogóle trasy, co tu nas czeka jeszcze. No, dokładnie, tak możemy zrobić. Wow! Tutaj? Wow, murek! Wow! Okej. Okay. Trzymałem kawałek dalej. A tu? No właśnie o tym mówiłem. Wow! Tylko od drzewa tak się fajnie jest wybić tutaj. Wow! Jest, jedziemy dalej. Aha, patrz. Tu się gdzieś... Wow, a to jest przez Rockstar. What? Ej, tu jest siatka, serio? Tak, siatka mnie tak jeszcze dupnęła. No nie. Tutaj, masz schody. A schody to zawsze dobre miejsce, żeby gdzieś sobie skoczyć. Ty, patrz jaki... Ej, ale w ogóle jaki... Jaki hard style. Bo tu trzeba skoczyć, wiesz, na te takie, nie wiem jak to nazwać, filary? O kurde. O Boże, na tym filarze. No. Jeszcze się zatrzymać, to taki w ogóle hardcore. To jest hardcore. Jakiś... What? Za nisko. O, nie, tu się za nisko wybija. No, tak trochę. Pamiętasz, że w San Andreas można było tak bokiem nalatywać na jakieś przeszkody, na przykład na krawędź, nie wiem, murka albo krawędź budynku i się tak zatrzymywać jakby śmiesznie. Właśnie na takiej, że w takim miejscu by się to przydało. Ja nie wiem jak ja teraz zleciałem, ale okej. Dobra, a tutaj co? To można się tak wybić? O. Wow! Ale prawie skoczyłeś na budynek, czekaj, wiesz, pierwsza prędkość i lecimy normalnie na budynek. Duża prędkość, to jest to co lubię. Patrz! Da się, spokojnie. No to mówiłem, no. Ja mówię, ja testuję zawsze małą prędkość. No. Na różnych miejscach, a ty później możesz udoskonalać to. Poczekaj na mnie, jak chcę z tobą. Ej, o. O Jesus, ja się odbiłem od tego, od... A chodnik, to się tak dziwnie odbija. Najpierw. No chodnik mnie odbił. No. Ojeju, no tak się fajnie wtedy udało wybić. Czemu teraz się nie udaje? To Hogaty jest poziom dla... Patrz go! Jaki ps... To Hogaty jest poziom dla... Patrz go! Jaki ps... Nisk, patrz... Jak to zrobił? Widziałem to, nagrałem to! To teraz! Pójdzie to na internet! Stary! Ja pierdzielę! Bokiem wleciał normalnie jak deskorolką. Dokładnie, stary, to był taki deskorolkowy wślizg. No widziałem to, kurde, zajebiście. Tony Hawk się normalnie kłania cię mi powinien teraz. Ale jak to wyglądało, nie? Wow, ja poleciałem, what the fuck? Ale ty poleciałeś po wydmie do przodu, nie? Pewnie. Tak, po wydmie do przodu i odbiłem się od tego głupiego drzewka. Chcę jeszcze raz. Od tego głupiego drzewka jakoś się wybiłem, ale to był cud. No to wiesz, o to chodzi w Stuntach. To wiesz, nieważne ile razy spróbujesz, ważne, że raz nagrasz, jak ci się udało i już masz stunt do zrobienia, no. Dlatego ja nagrywam. No, dokładnie. I tak później, wiesz, dajesz kompilację, a później no, ludzie kompilację. Myślą... No, kompilację, o, jaki kozak, ja pierdziele. Jaki ty jesteś świetny, wow, jak on to udało zrobi. Ci się coś takiego zrobić, nie? A dokładnie. Później nikt nie może tego powtórzyć, bo się nie da prawie. No, dokładnie. Milion razy to robisz, powiedzmy, na nagraniu, a... Potem ktoś patrzy, tylko kompilacje powycinane, wszystko pięknie. Te jak na Frapsie kiedyś się nagrywało z Andreas. Tak, z Andreas, dokładnie. Wow, jakie zrobił stunty, nie? A co z tego, no. Że milion razy je robił? No. Ale zrobił! Wow. Ktoś dawaj, teraz dawaj. Zaskoczy zaraz. Czy ty się schylasz? No tak. A nie stajesz na koło? Nie, czy tak samo co? Się przyspiesza? Ja biorę, wiesz, nacisk większy sobie kładę. Gdzie, a tutaj? Też tak myślałem właśnie. Wow! Pa! Pięknie! Jest, ja przeżyłem, ale no... No jak to, wiesz, ja gdybym ale... nie robił backflipa w locie, to też, no, też pewnie bym przeżył. Ale ty się rozbiłeś tam o budynek w pewnym momencie. No, o budynek. No nie miałeś tam możliwości manewru, no nawet jakbyś na koła tam. Nie, się odbił, no odbiłbym to... się od niego. Odbiłbym się, wiesz, bokiem bym się odbił. Aha, no może i tak. O, sumie. Robię teraz. Ło! Gdzie? Gdzie? Pomiędzy wleciałem, pomiędzy te dwa budynki co tam są. Aha, no to tak jak ja wtedy. Ale odbijając się od ściany bocznej, tej środkowej, wewnętrznej, nie? Aha. Ładnie, ładnie. A przeżyłeś? Nie. Odbiłem się, ale tak trochę czekaj, no. Plecami. I to było jakoś... Aha. O Boże, jak dziwnie. Wow, ty! Dobra, ja się od tego drzewka odbiłem. Ja się tym nie zajmuję. Poleciałem gdzieś, zrobiłem backflip. Ja otworzyłem bramę właśnie. O, właśnie, taki kąt.
Co się dzieje? Patrz! Wow! Się zatrzymałem. Kurde! Tam. A widziałeś, jak to wyglądało? Nagrywałem cię, kamerę w ręku miałem. Kurde! To było świetne. Po Billboardzie. Dokładnie. To jest zajebiste. Dawaj, tu jedziemy, no. To schodka. O, okej, okay, zobaczymy. What the fuck? Patrz. What the fuck? Zobacz, wleciałem. Na dach? Tak, na dach ten pionowy. Tutaj. Ale się podjarałem. Widzisz mnie, czy nie? Nie widzisz mnie. Nie widzę cię teraz. Moment, poczekaj, zeskoczę. Zaraz ci pokażę. Ej, man, ja nie wiem, jak to zrobię. Pod kątem jakoś wjechałem na to gówno. No, patrz po ścianie, kurde. Patrz, skąd którego, ja wylecę. Od którego stopnia się odbiłeś, bo to od tego zależy właśnie. No, wiem. Od tego z żywopłotem. Aha, ty od tego ostatniego się odbiłeś. Tak, nie miałem dużego rozpędu. O gdzieś stąd i jakoś pod kątem tu wjechałem, bo to jakoś tak. Jedź. Ale nie wiem, jak to zrobiłem, no. What the fuck? Tu się co po ścianie wjeżdża! Co ty zrobiłeś? Co to było? Wjechałem po ścianie. Man, zabij tego gościa! What the fuck? Tu się na po ścianie jechać! Zajebiste! Ojej. Kurde! Zajebiste to jest. Tu się można, wiesz, jak odbić? Odbierz się od tej ściany, właśnie tak przejeżdżasz, wow! na ten sąsiedni budynek. Oh, Jesus. Kurde, jak ja tam tego stanu zrobiłem. Ja! Ale w dziwne miejsce wpadłem. No właśnie, ja się od tego wcześniej odbiłem i tam wleciałem. I pod takim właśnie dużym kątem. Nie tak naprzeciwko, tylko... Wow! Ach, spadłeś. Tu się właśnie spada, nie? Jak robi tego backflipa? No dokładnie. To jest dziwne. To jest dziwne. A może spróbujemy wyjść GTA i zobaczymy, jak czy rzeczywiście się tam spada, czy nie? Bo może to jest zaprogramowane tak w tych wyścigach. Patrz! Wow! No, tak też leciałem. Człowieczek. A, taki sobie. No, taki łatwy, no najprostszy, nie? No. To są najprostsze stunty, żeby się od czegoś odbić. A tu? No właśnie. No, przeleciałem sobie po prostu nad budynkiem, okej, odbijając się jeszcze od niego. Schodki! No, schodki są najlepsze zawsze. What? Jak ja to zrobiłem? Od pionowego murka się odbił? No tak. A dlaczego nie? Ty, a może właśnie tutaj są te takie strome podjazdy? Oj. Okay. Co zrobiłeś? Nie wiem. No siatka! Słup mnie zatrzymał później. W ten słup walnąłem jeszcze kołem, żebym nie wypadł właśnie. Zajebiste to jest, Jesus. Nie? Czekaj, Ojej. Dobra, jest. What? Idealnie. To ja wskakuję na drugi. Innym razem. To żeś wskoczył. No co chodzi? Patrz, gdzie jestem. Zająłeś pierwsze miejsce. Patrz! Halo, Luce. Czekaj, zaraz zobaczę. Aha, okej, okay. Już idę. What the fuck? Jak to zrobi? Już wiem, jak to zrobi. Co? Dokładnie tędy tu wleciałem. Ale to jest zajebiste, przez te drzewo nic nie widać. No tak. A po prostu ratujesz. No, super tu jest. Bardzo dobry billboard. Wleciałem na billboard jak za starych czasów, San Andreas. Dokładnie. Kroki na billboard. Można byłoby się pobawić coś takiego jakby łapanego, nie? Że trzeba kogoś złapać, ale właśnie wiesz, dolecieć za tą osobą właśnie na motocyklu. I jeszcze tak 32 graczy. Może takie łapanego. Co by się działo? Ludzie by pouciekali na dachy jakieś, nie? Właśnie przy użyciu. Patrz, Lucek. Czekaj, i tutaj? What? Okej. Okay. Ots! Patrz, stary, zobacz! Podwójne odbicie! Tylko trzeba ten niebieski, znaczy niebieski, żółty... Niech ta pani przejdzie sobie, bo... O tutaj. What? Pff, milimetr ode mnie. No ta pani, proszę stąd iść!
Kurde, zatrąbują na śmierć. A wiesz, że ja raz trąbiłem na policję i to zaczęła mnie golić? Tak, wiem. Nie ta? What the normalne. Fuck? No, naaa! Prym, 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 prym! Uuuu! A byłem wyżej! Jest! Jestem! Byłem wyżej, kurde. Jestem! Bo mój koleś stwierdził, że woli sobie zlecieć tam. Byłem wyżej, byłbym, ale... Patrzcie go! Wleci! O, no nie, bo to mi odbija! Ja się no odbijam właśnie. Od tego za bardzo, do tyłu gdzieś lecę. Koła mi się odbija tutaj, no. Głupia jest. Zobacz, gdzie ja wleciałem. Ty mi odbiłeś od ciebie w locie i wleciałem tu. Nice. Pod tekstury! Gdzie? Pod tekstury! Ja spadam! Jestem pod teksturami! Jestem pod miast! Znaczy, włączaj nagrywanie! Wow. Odkryłem bug! Pokaż, ale gdzie? I widzisz, jak jest dolny, od dołu ten dach, gdzie jest dalsza część budynku, nie? Tutaj zaraz nad kolumnami. Tam nie było tekstury i wleciałem do środka i spadłem. Jak ty w to wtrafiłeś? Chodzi ci... Do środka musisz tak jakby wlecieć w ten sufit. Dokładnie w to! Dokładnie w to! Dokładnie tutaj, proszę bardzo! Hogaty mistrz, możecie tak mówić wszyscy. Proszę bardzo. Len, dokłaniam cię. Odkryłem baga. Proszę bardzo. Działa! Man, what the fuck, nie? Ja dzisiaj zrobiłem kilka bardzo fajnych stuntów Grida i... No, Grida i nagrałem, tego. Było widać jak kątem ekranu, no, dosłownie. No i zrobiłem jeszcze buga znalazłem, więc... No i buga, no to można powiedzieć, że wyścig udany. Dokładnie. Jak najbardziej. I $7,780 wpadło do kieszeni. No nic, moi drodzy, mam nadzieję, że podobały wam się stunty w naszym wykonaniu. Każdy dał tutaj coś od siebie, no Hogaty, tak jak zdążył już wspomnieć, pokazał kilka fajnych rzeczy. No i ciekawego buga odkrył, dzięki któremu można wylatywać przez... poza mapę. No, właściwie. Przez budynek. Przez budynek. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Na razie, pa pa. Hej.